Siemanko, dziwadełka, z tej strony Tchalas. Ostatnio ucięło mi vloga z nieznanych mi w ogóle tutaj powodów, więc będę po prostu nagrywał teraz następnego. Kwestia jest następująca, że odchodzę powoli od lolców. Z Dragon Areny najprawdopodobniej live jeszcze zrobię, ale to też z tego powodu, że dogadaliśmy się w gocie z inną gildią, że oddamy im fort i kilku od nas przejdzie do nich. Ja zostałem aktualnie w tym momencie przywódcą po prostu. No a co do reszty? Jak sytuacja się przedstawia? Nie będę mieć w najbliższym czasie już tyle czasu, żeby tutaj nagrywać czy wrzucać po prostu filmy. Musicie zrozumieć, że no jednak z YouTube'em jest tak, że albo wystrzeli się mocno w pewnym momencie po prostu i zacznie się osiągać jakiś sukces i w tym momencie wystarczy po prostu robić jakieś tam wyświetlenia i można w ten właśnie sposób z tego się, powiedzmy, tam jakoś utrzymywać. A live'y na przykład robić jako dodatek, czy jakieś tam, powiedzmy, lokowania produktów. Niestety gry, w które ja gram, jak dobrze wiecie, czyli Lords Mobile, tutaj gra przede wszystkim. Nie jest jakoś super popularna, a ludzie, którzy no, mają jednak te tutaj taką większą ilość mocy, raczej mnie nie oglądają ze względu po prostu na to, że oni to wszystko już wiedzą, więc nie jest im to w ogóle do szczęścia potrzebne. Tak wygląda sytuacja. Na początku też, znaczy na początku, jakiś czas temu chciałem robić daily vlogi, tyle że to by musiał być vlog taki codziennie. To raczej nie będzie możliwe, ale będą się pojawiały zdecydowanie częściej. I teraz nie będą już w tym momencie tylko o grach, ale ogólnie o tym po prostu, co się dzieje. Czy żyję, co tam u mnie. W tym momencie mam pewną kłopotliwą sytuację, tutaj prywatną. I przez to też mam mniej werwy, można by powiedzieć, do tego, żeby po prostu cokolwiek robić. Kolejną rzeczą planuję w końcu zacząć montować filmy komentujące. Wiem, ja sam mówiłem zawsze, że nie znoszę komentarzy, ale prawda jest taka, że niektóre rzeczy po prostu aż proszą się o pomstę, proszą się o komentarz. Więc będą takie robione. Odpaliłem drugi kanał i widzę, że tam wyświetleń miałem bardzo dużo na czterech zaledwie filmach. Kanał ElectroEncephalograph. Aczkolwiek no, nie chcę po prostu dzielić tych wszystkich kanałów, bo nie jestem jakąś osobą, która ma powiedzmy 400 czy pół miliona subskrypcji. Więc nie będę tego dzielić. Tylko będę robić osobne playlisty, bo nie wiem, zapewne każdy z Was zauważył, że u mnie po prostu playlisty są i praktycznie nie ma żadnego filmu, który nie znajduje się w jakiejś playliście, więc bardzo łatwo jest u mnie odnaleźć się przynajmniej na kanale, bo staram się właśnie tam dbać o porządek. Ogólnie, ci, którzy chcą zacząć grać w Grę o Tron, którą osobiście polecam, i nie, jest to lokowanie produktu. Nikt mi za to nie płaci. Niestety. To na K115, zanim wbijecie szósty level zamku, zapraszam. Szybko wbija się moc. Wystarczy. Tu tylko nie da się grać na telefonie. To jest minus. Nie da się. To jest gra na Steam. Kolejną rzeczą, która mnie niezmiernie wkurzyła, to właśnie Steam, który postanowił, że teraz Lords Mobile również będzie na Steamie za złotówki. Pakiety w sensie. Wcześniej były za dolary i wychodziło to, na przykład pakiet za 24 zł wychodził między 17 a 18, zależnie od kursu. To jest 5 zł.
Więc pakiet za 5 zł już w tym momencie dodatkowo można sobie kupić. Tak jak mówiłem, wstawię film ze zwrotami oraz jak zamienić po prostu na telefonie. Niestety nie można na iOSie, jedynie na Androidzie. Jak zrobić sobie po prostu zwroty, płacić dolarami, i tam wszystko będziecie mieli wyjaśnione. Będzie to w karcie, być może karta będzie tu albo tu, jeszcze nie jestem pewien, z której strony się ona pojawi. Będzie też link w opisie. To jest pierwsza rzecz. Druga. Co do tych, którzy mnie nie lubią, a są to tylko osoby nie z Lords Mobile, nie oszukujmy się, są to dwie, trzy osoby teraz, już w tym momencie. Dawajcie sobie te łapki w dół, jak chcecie. Proszę bardzo. Nie wiem, czy wiecie teraz, ale jeżeli dajecie łapkę, nieważne czy w dół, czy w górę, to i tak zwiększacie popularność filmu. Film może mieć, powiedzmy, czysto hipotetycznie, 95% łapek w dół, ale ma tych łapek 12 tysięcy, to i tak będzie popularny i będzie promowany. Nie ma to teraz znaczenia. Algorytm YouTube'a jest tak zwalony, że to jest nieporozumienie. Nieważne, jak byś po prostu nie otagował wszystkiego, nie porobił, oni wymyślają sobie najróżniejsze tutaj sposoby co do algorytmu. Nie działa on niestety tak, jak powinien. Więc dlatego też, jeżeli wpisujecie mnie na przykład w wyszukiwarkę, zdarza się, że jest mój film, a na drugi dzień go nie ma z nieznanych przyczyn, pomimo tego, że właśnie powinien być, skoro dłużej się jednak w cudzysłowie, oczywiście księguje. To jest niezmiernie dziwne i w ogóle tego nie rozumiem. Jeżeli chodzi ogólnie o vlogi, vlogi nie będą cięte, bo wiele osób właśnie robi takie przycinane vlogi, zdaję sobie sprawę, że niektórzy tego nie lubią. Ja nie, na razie nie tutaj. Jeżeli chodzi o nagrywanie, nagrywam telefonem, dlatego też jakość dźwięku w tym momencie może nie być jakaś wypasiona, tak to może nazwijmy po prostu. Może nie jest taka wypasiona i tak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o gry, vlogi, playlisty. Jeżeli chodzi o live, zdaję sobie sprawę, że niektórzy po prostu są osoby, kilka osób, które po prostu zawsze na tych live'ach, które zawsze na tych live'ach są, co jest miłe, fajne i przyjemne, ale musicie zdawać sobie sprawę również i z tego, że jednak ja nie mam światłowodów. Ja mam internet LTE ze względu na miejsce, w którym mieszkam. Jest to internet, który ma ograniczone pole, jeżeli chodzi o ilość przesyłania danych w miesiącu. U mnie jest to 90 giga, później prędkość zwalnia. Co oznacza, że jeżeli wrzucę powiedzmy kilka filmów, mają one po kilka giga, bo nawet taki głupi 10-minutowy filmik ma 1,5 giga, chociaż staram się go zawsze kompresować do takiego stopnia, żeby miał jak najmniej. To w tym momencie pożera mi to z pakietu. Żeby dokupić następny pakiet, muszę zapłacić. A najczęściej jest tak, że jeżeli robię live'a, powiedzmy, tak jak ostatnio była Dragon Arena i zacząłem 5 minut dopiero live'a robić, 5 minut po rozpoczęciu, bo się okazało, że właśnie skończył mi się pakiet i musiałem dokupić kolejny. Więc teraz jadę z pakietu, który jest kupiony, ale niestety za każdym razem jest to dwie dychy, więc to jest też taki minus. I to jest tylko 20 giga. Nie mam tutaj możliwości chwilowo podłączenia jakiegoś światłowodu stałego łącza, bo tak to bym sobie live całoroczny mógł zrobić, szczerze mówiąc. Pobił jakiś tam rekord, miał to głęboko gdzieś. Co do przenosi na Twitcha, zastanawiam się nad tym, bo pożera mniej w tym momencie, zdecydowanie mniej łącza, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no
Druga sprawa jest taka, że nie czepiają się tak o prawa autorskie. Wyobraźcie sobie teraz mistrzowską sytuację z niedawna. Mianowicie sytuacja przedstawiała się tak, że puściłem muzykę z gry. Robiłem live'a z gry o Tron i puściłem muzykę z gry. I dostałem roszczenie na temat praw autorskich. I to nie jedno, tylko paręnaście utworów tam było podobno. Z czego ta muzyka to jest dwuminutowa muzyka zapętlona w kółko, a żadnej innej nie puszczałem, a chyba z 4 czy 5 wytwórni tutaj dało mi roszczenie. Oczywiście jest to roszczenie automatyczne tutaj w tym momencie, a nie, że rzeczywiście wytwórnie oglądają sobie takiego mnie, no bo nie oszukujmy się, ale tego nie robię. Więc po prostu roszczenie jest automatyczne. Nawet teraz muzyka, która jest pobierana z biblioteki YouTube'a, zdarza się, że jest ona później roszczeniowa. Rozumiecie to? Że YouTube daje możliwość pobrania muzyki bez praw autorskich i później sam tworzy prawa autorskie. Więc jest to tak debilne, że to jest nieporozumienie. Dlatego robić na przykład live'y jest ciężko, jeżeli chodzi o zapisywanie. Bo ja zapisuję live'y, jakbyście... Mam tam listę live'ów, możecie sobie ze spokojem obejrzeć. I ja mam też taką ikonkę wstaw reklamy. To oznacza, że w tym momencie, jeżeli ktoś sobie będzie tam, powiedzmy, odtworzy sobie live'a, bo nie wiem, będzie miał ochotę w tle sobie posłuchać, a w tym momencie akurat robić coś zupełnie innego, no to taka reklama, która chociaż mu wyskoczy, zostanie mu pokazana. Dla mnie w jakimś sensie jest to co jakiś tam maluteńki zarobek, ale jest. Są to naprawdę grosze, muszę wam szczerze mówiąc przyznać. I wyobraźcie sobie, że jeżeli nie mogę tego zrobić, w sensie pokazuje mi właśnie te roszczenia, no to automatycznie na filmie reklamy, które są wyświetlane, idą teoretycznie do tej wytwórni, która te roszczenie zrobiła. Pomimo, że YouTube to zrobił z automatu. Albo do wytwórni na przykład, której nawet w Google nie mogłem was znaleźć. Tak, zostało mi zrobione roszczenie z wytwórni, której nie ma. Która nie istnieje. Która istniała kiedyś. Ale już nie istnieje. Tak, i z tego powodu zostało mi zrobione roszczenie. To jest też właśnie kwestia, dlaczego, bo filmy zupełnie inaczej by wyglądały, gdybym wrzucał jakąś muzykę. Ale prawda jest taka, że ja już nawet nie wiem czasami, jakie utwory. Bo algorytm działa teraz tak, że jak na jednym kanale, powiedzmy, był jakiś utwór, to może zdarzyć się sytuacja, że YouTube uznaje to za plagiat, że ten ktoś stworzył tą muzykę i w tym momencie ja na przykład z automatu dostaje roszczenie. No tak, niestety głupowo to wygląda. Dobra, więc jeżeli będziecie mieli pytania, to to jest... Vlogi będą właśnie po to, żeby zadawać pytania, a później ja sobie listę pytań zbiorę. Zrobię z tego, będę robił z tego raz po raz, powiedzmy raz na półtora miesiąca może jakieś tam Q&A. Chociaż zależy tak naprawdę od ilości pytań. Myślę, że to by było na tyle. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby tutaj dołączyć do grupy, na Discorda. No wiadomo, wszystko oczywiście macie w opisie mojego prywatnego Face'a. No i również maila, jakbyście mieli tam jakąś sprawę do załatwienia. Zatem to by było na tyle. Dziwadełka. Trzymajcie się. No i w takim razie do następnego live'a jutro, najprawdopodobniej z areny. Nie jest to jeszcze w 100% pewne, ale postaram się go zrobić. To by było na tyle. Trzymajcie się na razie i cześć. Wyłączysz?